Cześć, witajcie z tej strony Grid. Jeżeli oglądacie moje filmy ze Starfielda lub moje strumyki ze Starfielda, dobrze wiecie, że mam spory problem z modami. Tak jak właśnie widzicie na załączonym materiale, Starfield mi się wywala na plecy w momencie wejścia na statek. W sumie nie konkretnie każdego wejścia na statek, tylko dość konkretnego. Jeżeli wchodzimy na ten statek, wychodząc ze stacji kosmicznej, jeżeli to robimy na planecie, nie ma najmniejszego problemu. Jeżeli jestem na stoczni, czy na oku, czy jakiejkolwiek innej stacji kosmicznej i próbuję wrócić na statek, no mam po prostu freeza i nic nie da się z tym zrobić. Taką sytuację miałem, kiedy miałem mody na Nexusie. Myślałem, że to wina Nexusa, także odinstalowałem wszystkie mody. Usunąłem je całkowicie z kompa. Usunąłem mod organizera. Odinstalowałem Starfielda i wszystkie komponenty, które tam przy okazji się na kompie potworzyły przez niego. Zainstalowałem go na nowo. No ale że Starfield bez modów średnio mi leży, no to uznałem, że spróbuję zainstalować dzieła. Liczyłem na to, że będą one bezpieczniejsze do użytku, ponieważ może będą sprawdzone przez BTSD. No i jak na dzisiejszym streamie było widać, problem niestety się nie rozwiązał, ponieważ po raz kolejny Starfield mi się wywalił na plecy. Dlatego postanowiłem wszystkie dzieła odinstalować, tak jak teraz widzieliście na załączonym filmie. Odinstalowałem wszystkie dzieła. Nie usuwałem Starfielda, nie? Tutaj już nie kombinowałem. Najpierw postanowiłem w miarę tak bezproblemowo, może bezboleśnie zagrać. No i mamy starą mnie, starą Andreję, no i blaszonego Wasko. Wygląda to, no dużo nie miałem modów na wygląd Starfielda, więc aż tak bolesnej różnicy nie było. Ale za to tu mamy kolosalną różnicę. Starfield się nie wywalił, nie? W momencie wejścia na statek. Także już byłem w miarę zadowolony, ponieważ no, zaoszczędziło mi to sporo pracy, czyszczenia kompa z plików starfieldowych. I co? Początkowo plan był taki, żeby instalować po jednym modzie, wczytywać save'a i sprawdzać, czy działa. No ale tych modów mam około setki, dlatego zaryzykowałem i stwierdziłem, że w pierwszej kolejności zainstaluję wszystkie mody stworzone przez BTSD, czyli te z tą ich zębatką, nie? Taką charakterystyczną. Ponieważ no, uznałem, że to już musi być bezpieczne. No nie ma lipy, nie? Później zainstalowałem mody zweryfikowanych twórców. Czyli te z tym niebieskim ptośkiem, nie? Który tam mają. I wszystko działało. Także było dobrze. Mnie to ucieszyło, ponieważ to była mniej więcej połowa modów, jakie posiadam, nie? Także zostało już niewiele modów do sprawdzenia. Około 50.
Także tak jak dzieła są tam chyba 3 na 5, tak, na ekranie, czy 4 na 5 na ekranie się mieszczą, no to postanowiłem włączać po kolei, tak jakby po jednym ekranie, nie? I między innymi na pierwszym ekranie była Amanda Vasco. Włączyłem na te, chyba cztery dzieła, nie? Co się okazało? Że kurna mod zmieniający wygląd Vasco rozdupiał mi grę. Słuchajcie, nie mam pojęcia, jak to możliwe. Tutaj i na live'ach, na czacie i w prywatnych rozmowach się zastanawiałem z wami, co może być przyczyną tego, że gra się frizuje w momencie wejścia na statek. No, wszyscy zgodnym chórem krzyczeliśmy, że chodzi o jakiś mod, który przerabia statki, jakoś modyfikuje wnętrze statków, modyfikuje same statki, czy też ich statystyki, nie? Okazało się, że nie. Że kurna durny mod zmieniający wygląd Vasco rozdupiał mi grę. Czajcie to, no nie wierzę. Tutaj robię kolejnego testa, kolejny test, jeżeli kogoś boli, jak się kaleczy polski język. Odinstalowałem, wyłączyłem i odinstalowałem mod na Vasco. Reszta modów jest włączona. Fakt faktem, że no przez ilość modów, czas wczytywania Starfielda, wczytywania zapisu, no dość drastycznie się wydłużył. Ale to tam pierdołka, nie ma co zwracać na to zbytnie uwagi. No wiadomo, że tych modów trochę jest do wczytania, musi je przeładować, więc myślę, że tak, takie jego prawo. No i jesteśmy. Sporo modów zainstalowanych. Odinstalowany mod z... Jak ona miała? Vanessa Vasco? Z Vanessą Vasco. I co? No i kurna, działa, nie? Uwierzcie mi, załamka moja była kolosalna, bo tak naprawdę nie musiałem pierdzielić się w odinstalowywanie wszystkich modów na Nexusie, wywalanie Nexusa. Miałem całkiem fajnie tam zmodowanego Starfielda, w miarę mi to pasowało. Wystarczyło, żebym to zrobił, żebym po prostu wywalił Amandę Vasco i wszystko by grało, nie? No ale wiadomo, mądry Polak po szkodzie, nie? Grunt, że w miarę bezboleśnie udało mi się to załatwić. Grunt, że nie skończyło się na odinstalowywaniu po raz kolejny gry i instalowaniu jej na nowo. Także Amanda Vasco, właśnie, nie Vanessa, nie? To Amanda Vasco. Odznaczyłem, żeby mnie nie wkurzała, żeby mi się nie pokazywała w zakładkach, żebym pamiętał, że jej nie instalować. Chociaż myślę, że raczej tego to nie zapomnę. Teraz instalowałem już wszystkie mody, które miałem wcześniej zainstalowane. Jak leci do bólu, nie? Także poinstalowałem całą setkę modów z powrotem, z pominięciem właśnie tylko tego jedynego, czyli zmiany wyglądu na Vasco, na kobiecy. Jak widzicie, wszystkie mody tutaj już mam zainstalowane. W sumie wszystkie te, co miałem, a nawet kilka dodatkowo jeszcze dorzuciłem, które mi tam gdzieś po drodze wpadły, ponieważ się pojawiło trochę nowych modów. Zaskakujące jest to, ale community moderskie chyba odżyło i zaczęło ponownie robić w
dość dużym tempie mody, nie? Do Starfielda. Co mnie cieszy, no muszę przyznać, że Starfield jest grą, która mogła być czymś dobrym, nie? Która dzięki modom jest w stanie być czymś dobrym, o ile Bethesda nie będzie psuć. Przez chwilę też przeszła mi przez myśl możliwość powrotu na Nexusa, nie? Tylko, że tam jest potrzebny Starfield Script Extender, który musi być aktualizowany co każdy patch Bethesdy. Jeśli chodzi o dzieła, powiem wam, że wszedł patch i mogłem od razu pobrać go i grać, nie? Więc to jest z pewnością zaleta dzieł, nie? Że nie ma tutaj Starfield Script Extendera, który musi zostać przez twórców zaktualizowany, dlatego ja mimo wszystko pozostanę przy dziełach. Teraz już mam poinstalowane wszystkie mody, jak leci całą setkę albo i setkę i trochę, poza właśnie jedną, jedyną Amandą Wasko. No i co, jak widzicie, to wszystko działa, nie? Także, jeżeli byście mieli taką sytuację, lub też podobną, no, nie poddawajcie się, bo widzicie, że można to rozwiązać. Można to rozwiązać w całkiem prosty sposób. Nie trzeba zaraz usuwać całej gry, nie? No dobra, chciałem się tym pochwalić. Być może ktoś znalazł, ktoś trafił na podobny problem. Być może ktoś się odbił właśnie przez taką sytuację od Starfielda. Także mam nadzieję, że tutaj moje paronasto już minutowe gadanie zachęci was, żeby spróbować. Zresztą, jeżeli byście mieli jakiś problem ze Starfieldem, zawsze możecie napisać do mnie, do Michaela. Myślę, że postaramy się jakoś pomóc. Wiadomo, że nie wszystkie sytuacje trafiliśmy. No ale mamy tych godzin tyle, że jest to do ogarnięcia. Zresztą nasi widzowie też bardzo dużo grają w Starfielda, więc nawet jeżeli nie my, to może ktoś tutaj z naszych widzów będzie znał rozwiązanie. No dobra, słuchajcie, ja w tej chwili się żegnam. Polecę jeszcze troszeczkę potestować Starfielda, zobaczymy, czy się uda. Czy nic innego się nie wykrzaczy. A wy bądźcie zdrowi, trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.